ogniskami epidemii były wielkie zbiornice wiedzonośnych papierów. Reakcja zachodziła prawie momentalnie. Na miejscu bezcennych złoży społecznej pamięci pozostawały stosy szarego, lekkiego jak popiół pyłu. Papieroliza. Tak nazwał tę katastrofę Stanisław Lem w pamiętniku znalezionym w wannie z 1961 roku. Zaskakujące jest to, że chociaż historia science fiction jest mocno przerysowana, to już wtedy działa się tuż pod naszymi nosami. No ale zaraz, zaraz. Przecież papier nie rozpada się tak szybko. Spójrzmy na te dwie książki. Jedna z 1840 roku, druga z 1942 roku. Obie przechowywane w takich samych warunkach. Ta starsza ma się dobrze, ta młodsza rozpada się na końcach. Ale dlaczego? Zacznijmy od wyjaśnienia struktury papieru. Papier, zbudowany głównie z celulozy, to długie łańcuchy powtarzającej się glukozy, zbudowanej z węgla, wodoru i tlenu. Każda przyjmuje konformację krzesełkową. Najbardziej energetycznie stabilne ułożenie. W tej wygodnej pozycji cząsteczka glukozy reaguje z tlenem, wodą i zanieczyszczeniami z powietrza. Łańcuchy celulozy stają się coraz krótsze i papier powoli się rozpada. Jeśli za surowiec wybierzemy len, jutę czy konopie, a produkcję papieru wykonamy w zasadowym środowisku, otrzymamy pierwszą książkę, która ma szansę przetrwać tysiąclecia. Druga książka wyprodukowana została po drugiej połowie XIX wieku, kiedy zmieniliśmy technologię produkowania papieru. Zamiast lnu, juty czy konopi zaczęliśmy używać drewna, a zasadowe środowisko zmieniliśmy na kwaśne środowisko siarczaną gliną. Pierwsza zmiana to zmiana na surowiec o krótszych łańcuchach celulozy. Druga ma katastrofalne skutki, które nazywamy kwaśnym papierem. Aby zobrazować to zjawisko, jedną z moich mokrych kartek pokrobię sokiem z cytryny, bogatym w kwaśne jony wodorowe. Drugą pozostawię mokrą i obie włożę do piekarnika. W ten sposób przyspieszam naturalne procesy zachodzące w papierze o kilka dekad. Obecne w kwaśnym papierze jony wodorowe kilkadziesiąt razy przyspieszają ataki wody nawiązania beta-1,4 glikozydowe. Proces kwaśnej hydrolizy celulozy skraca życie papieru do dekad. Już na pierwszy rzut oka widać, co zmiana technologiczna robi z naszym papierem. Pytanie, co zrobić z tymi wszystkimi książkami, które zostały wydrukowane po drugiej połowie XIX wieku, żeby nie było takich efektów. Kwaśne książki mogą trafić tu, do Kliniki Papieru w Krakowie, gdzie są odkwaszane na skalę masową, przez to przedłuża się ich żywotność. Przywiezione tu książki umieszczane są w specjalnych holderach. Tak zamocowane mogą trafić do tych reaktorów wypełnionych zawiesiną drobnokrystalicznego tlenku magnezu w perfluoroheptanie, który nie oddziałuje w żaden sposób z papierem, skórą książek, atramentem czy ołówkiem. W takiej kąpieli holder wykonuje rytmiczne ruchy w pionie, co rozchyla karty książki i umożliwia drobnym kryształkom dotarcie do całej jej powierzchni. Proces kwaśnej hydrolizy zostaje przerwany. Tlenek magnezu neutralizuje kwas zawarty w papierze, pozostawiając po sobie rezerwę alkaliczną. Z racji na swoją niejonową oraz hydrofobową budowę, perfluoroheptan nie zwilża papieru. Dlatego z reaktorów książki wyciągamy suche. W 1996 roku produkcja papieru została udoskonalona. Także książki wyprodukowane po tej dacie mają szansę przetrwać 300-400 lat. Ale co jeśli w swoim księgozbiorze masz tomy wyprodukowane między 1850 a 1996 rokiem, a nie masz w pobliżu Kliniki Papieru? Zapewnij swoim książkom wilgotność na poziomie około 50%. Ogranicz ekspozycję na światło, zachowaj temperaturę nie wyższą niż pokojowa. Kwaśne środowisko możesz pomóc neutralizować, przekładając książkę kartkami papieru, które mają w sobie rezerwę alkaliczną i tym samym powierzchniowo neutralizują książki. Z kolei czytając książki, uwalniasz kwaśne lotne związki organiczne, które są zamknięte pomiędzy jej kartami. Książki zatem należy wietrzyć, czyli czytać, a wtedy lemoska papieroliza nie będzie nam zagrażać.